Okej, a ja sobie tutaj może z godzinkę zagram, akurat będzie materiał notowy, sprawdzę tylko czy są... Dobra, rozdziałka się zgadza, więc oddajemy zadanie. No doubt the druids plot their next attack even as we speak. Przywódcy druidów nie żyją. No właśnie, nie żyją, bo z nagrań na YouTube'a, niestety, niestety nie udało się, nie miałam takiej opcji, by po prostu z nimi jakoś tam się dogadać. Nie była żadna możliwa opcja dialogowa, za niskie wskaźniki mieliśmy, więc po prostu tych przywódców druidów ukatrupiliśmy. Excellent. You are as dependable as I've been told to expect. Now we can begin logging in earnest. No, wycinka. Także tak jakbym pomogła szyszce. Także nie wiem, czy jestem z tego powodu zadowolona. Regarding your reward, we seized a cache of weapons from a gang of pirates we caught sniffing about Sayuka. Okej, czyli za drewno dostaniemy broń. Of course, we only use regulation weaponry here, so I'd appreciate it if you'd take these off my hands before one of my engineers does something foolish with them. To ciekawe, co to będzie. I teraz tak, zdobywasz przedmiot empiryczna eksplikacja ksefy. Bomba wstrząsowa. No to wiemy mniej więcej co to. Granat, bomba ogłuszająca. You found me with a rare spare moment. Żegnaj. Bomba chyba nam nic tutaj ciekawego nie powie. Natomiast wyjdziemy sobie stąd już. Chyba, że chcemy ją okraść, to wtedy mogłabym zostać w środku. Ale to chyba nie za bardzo, nie? Nie przekradnę się też, bo... A ta nasza tutaj jest połamana, z tego co widzę. Klątwa bólu, klątwa koszmarów. Ten tak samo. Wszyscy mają klątwę. Oprócz tego biedaka. A on co ma? Nie, jest klątwa koszmarów. A to jeszcze pewnie jakieś żywerko tutaj połamane. Dokładnie. Nie wiem, czy granie jest za głośno, albo... Poziom trudności? Zalecany towarzysz? A co to jest? Ej, co oni tutaj zmienili poziomy trudności? Nie. Kłana. Distilna dowodzi statkiem zwanym Alisio. Jest często widywana na wodach na południe od Nektaki. Może zapomniałam, że tutaj są te walki okrętów. Pranie brudów. Złóżmy ludunek dyrektorowi Castolowi. Jak się okazuje, Quarno zaopatruje Principi w wysokiej klasy amunicję. Mogę spróbować poznać więcej szczegółów lub zameldować to Castolowi. Będzie na mnie czekał na górnym piętrze głównej siedziby waliańskiej kompanii handlowej w Królewskiej Przystani. Znaczy, Unufry ma ochotę zagrać w Dotę. Unufry uciekł z Pilarsu. Gdy opuszczę łaźnię, odzyskam swój ekwipunek. Pochłonięta piciem Tula wspomniała, że planuje atak na przewożący lśniącą Adrę konwój waliańskiej kompanii handlowej. Czyli to bym ewentualnie mogła jeszcze sobie zrobić. Zalecany towarzysz. Mamy go na skróty. Tego wcześniej nie było, ne? Także to musiało w update'cie wejść. Bardzo ładnie to podkreślili. Burze po Kokohare. Zdaj Atsurze raport z postępów. Wiem już, co się stało na Pokokoharze, więc powinnam zdać raport Atsurze. W tym celu muszę się udać do mosiężnej cytateli w Neketace. Oczyściłam Adrę ze spaczenia i położyłam kres burzą w tej okolicy. To jest dość ważne. To byśmy mogli też oddać. To jest to? Burze na burze, burze. A na skróty to było? Aha, poczekaj, aż animanci zakończą kalibrację swojej maszynerii. To jeszcze chyba musimy czekać. To pewnie chodzi o level, dokładnie. Nikłe perspektywy.
Wróć do Atsury w sztabie imperialnym w mosiężnej cytadeli, czyli w zasadzie mamy tam dwa zadania. Czy interesuje nas Poco Kohara? A co to zadania poboczne, to nie bardzo, ale te misje moglibyśmy oddać. I ta nikła perspektywa z Królewskiej Kompanii Martwego Ognia. Poco Kohara w takim razie. Bo tu na tej wyspie chyba nic więcej nie zrobię. Tu jest wyjście, rynek, warsztat. Nie bardzo. Mapa, a poprosimy global. Muszę wypłynąć. No i co było takie małe. Małe takie zadanie. Szkoda, że się nie dogadaliśmy z druidami, nie? Well, of course. Szkoda. Tak, ja tutaj. Poczekajcie, bo ja już nie pamiętam, czy ja tu normalnie wejdę. Do łodzi? Chyba nie, co? Nie, muszę to zrobić w ten sposób. Przez mapę. Gdzie jest nasz statek? Drogą morską. Proszę bardzo, ile wymaga? 8000. Ulepszone wzmocnienia okrętów. Królewski bronzer. Materiały naprawcze. Weźmiemy sobie. Chociaż poczekajcie, ile my ich mamy? Sprawdźmy. Czy w ogóle my możemy to sprawdzić w jakiś sposób? Nie ma. Morale na skraju buntu? Przecież dałam im dobrego żarcia. Ech. Czekajcie, co dawał? Wino ryżowe nie dawało w zasadzie nic, to dawało plus jeden, więc może tego trochę kupimy. Przenieść? Nie, no bez przesady. Weźmy 60 311. Niech będzie. Drogo. Artykuły medyczne. Tu bym może jeszcze mogła kupić. Ale na pewno nie taką ilość. 11. Są leki w każdym razie. Wodę mamy, chyba. Oni tak wolą pić wino. Za tysiaka można nająć Azuko albo Aharu. Zaprawiony majtek, zaprawiony dział nowy, doświadczony bosman, początkujący majtek. Jak będzie głośniejszy fragment, to ją zagłuszę. Ty pierwszy, nie krępuj się, sama. Piszesz wszystko. Teraz to mnie zorientowałaś. Okej. No dobra, tylko słuchajcie, bo ja mam tutaj, widzę, problem ostry z morale, bo mamy na skraju buntu, premia do doświadczenia minus 20? Wow, ale dlaczego? Dlaczego nie mogę wejść na statek? Nie rozumiem tego. O co tu chodzi? Przecież tu przybiłam tak naprawdę. Nie powinno być chyba żadnego problemu z opuszczeniem. No zobaczmy, co oni mają tutaj załadowane. Morale załogi plus 1 i efekty plus 25% do otrzymywanego leczenia. No to chyba dobrze, nie?
pytałam, bo myślałam, że może chce. Kurczę, no jedzenie mają spoko, więc wrzucimy jeszcze te tutaj. O, muszę sprawdźmy, co oni tu mają. Tu plus jeden, plus jeden. Zero, to może te warzywa na koniec, nie? Żeby to rosło cały czas do góry. A jednak z alko mamy średnią. Nie mamy dobrego alkoholu, ani... O kurczę. Ryba, miecz. Lśniący homar. Oni jedzą to. Tutaj żałuję. A dlaczego tu nie mogę wyrzucić? Bo to jest... przepraszam. A to my jednak nie mamy co pić. Wiatr. Weźmy to. Już to jest dobre. Szkoda na teraz. Białe Unfer. Tak to podmienimy. Znani żeglarze. Krasnoludy górskie. Lekarz okrętowy Cook Majtek. Aby edytować to miejsce, musisz wrócić do stoczni w Neketace. Więc tu zostawcie go, nie szarpcie go, Boże. Biedny Unufry. Tutaj jeszcze im rybkę wyrzucimy. Tu my mamy z wodą, z alkoholem mamy problem. Niedobrze. Niedobrze, więc robimy tak. Mapa. Tutaj chyba jakoś w statek się wchodziło. Co to jest? A. Nie, to nie to. No tak ładnie to przed chwilą zrobiłam. Weszłam sobie w stateczek. I weszłam sobie w mapę. Weszłam sobie w global, tak było. I tu kliknęłam zapasy. W sumie możemy im tutaj do picia kupić dobrego wino ryżowe, które nie daje nic. Woda też nie daje nic. Morale załogi statku jeszcze minus jeden. To lepiej winem ryżowym karmić niż tą, to znaczy poić niż tą wodą, na to wychodzi. Wino ryżowe. Ale bieda, nie można im wody podawać, bo a ja się zastanawiałam, dlaczego spadają im morale, skoro powinny rosnąć. Oni pili wodę i woda odbierała ten jeden, który dostali. No super. Ekstra. Ale nic tu nie ma już lepszego do picia. Wino ryżowe jedyne. Kurde, woda im nie pasuje, nie? A ja patrzyłam tu zero, że na zero wychodzimy. Niedobrze. No drugą morską i ona się nie rusza w ogóle. A, kwatera kapitana, warsztat. Czemu nie mogę zejść na statek? Ej, to jest dla mnie ciekawostka. Dobra, gdzie my mamy tu wino? Koniecznie tutaj gdzieś. Nie, 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 to może to im podskoczy trochę w ten sposób, a czy to coś daje? Plus jeden. I ten sam, który był, o jaki może być aktualny wątek główny. Na razie nie robię mi tego wątku głównego tak naprawdę, tylko robię mi poboczne. Czytałam przed chwilą, co możemy robić. Czy to będzie złodziejstwo? Nie, to nie będzie złodziejstwo. Ej, ale ja dalej nie wiem, dlaczego nie mogę zejść na statek. Z tymi już pogadać nie możemy. O matko, w ten sposób? Super. Wyjście z miasta zajmie 3 minuty. Okej. Okay.
Musiałam statek znaleźć. Widziałeś w jaki sposób? I teraz tak, to nas Okokohara interesowała. Neketaka, Hasongo, Furtmaje, tu zaczynaliśmy tak na dobrą sprawę. Ale czy... Takiwara, wąwóz, burza. Pokokohara, tak? Dobrze mówiłam? Sprawdźmy sobie. No to byłam. I to teraz gdzie ja mam to oddać? Neketaka jednak. Okej, okay, czyli gdzie? Tutaj była, tak? Nie, Tikawara, Neketaka. Czy jak ja tutaj po prostu kliknę, to popłynie? Popłynie, ładnie. Mam nadzieję, że te morale zaczną rosnąć, bo jest tragedia. Ja jest 11, wskoczyło. Niech chleją, niech piją, niech się bawią. No nie, i zaczyna się, znowu się do nas dobierają. Nad oceanem pojawia się znienacka mgła tak gęsta, że widoczność wynosi zaledwie kilka metrów. Wraz z nadejściem mgły cichnie też wiatr. Morze się uspokaja, a buntownik dryfuje bezwładnie. Jedyne co słychać to skrzypienie kadłuba, jak gdyby statek bał się tego, co zaraz nadejdzie. We mgle pojawiało się złowrogie zielone światło. Wyłania się z niej sylwetka olbrzymiego galeonu. Czarne żagle, choć wystrzępione i przygniłe, pracują w jakimś wietrze nie z tego świata, dzięki któremu okręt płynie z dużą prędkością. Niedobrze, chyba tu jeszcze piraci z Karaibów będą. No nie. We mgle pojawia się złowrogie zielone. Aha, to czytam. Kapitan Szkielet. Kobiety w zniszczonym pancerzu z jarzącymi się oczami obserwuje cię zśród okręcia przegniłego galeonu. Stuka pozbawionymi ciała palcami o klatkę piersiową, po czym wskazuje prosto na ciebie. Tego, co zaznaczył Bóg Śmierci, ja dotykać nie będę. No tak, bo my byliśmy przecież w tego Boga Śmierci. Kiwa z powagą głową. Po czym przekrzywia czaszkę i zawraca okręt. Chciał nas napaść, ale my jesteśmy przez Boga Śmierci naznaczeni. Już nas, kurde, nie chce dotykać. Niedobrze. Gdy pływający wisielec obraca się, na jego pokładzie dostrzegasz nieumarłych żeglarzy pragnących przyjrzeć się twojej załodze. Trzymają się zniszczonego, przegniłego relingu, kręcąc głowami osadzonymi na odsłoniętych kręgosłupach. To nam dobrze nie wróży, tak wam powiem. Oni nas zostawili. Okręt znika we mgle. Przez kilka minut mgła rzednie, aż w końcu zupełnie znika, a wiatr znów zyskuje na sile i wydyma żagle. Morze jest spokojne i puste. Drugiej jednostki nie ma nigdzie w zasięgu wzroku. Tak, latający Holender porównanie, no. No i jesteśmy. Teraz dokładnie, gdzie mieliśmy się udać? Teraz Periki czy Wężowa Korona to miała być aż. Posiadłość Takano, posiadłość Mucha i Pałac Kochanka. Weźmy, będzie najwyżej, najwyżej. Będzie najwyżej. Najwyżej będziemy schodzić. Trudno. Lepiej wyżej niż niżej. Widzisz, do ciebie też miałam dobre serce. I co? I co? Dobra, wejdziemy sobie, pyk tutaj. Zdaj Atsurze raport z postępów. Wiem już, co się stało na Pokokoharze, więc powinnam zdać raport Atsurze. W tym celu muszę się udać do Mosiężnej Cytadeli w Neketate. Czyli Mosiężna Cytadela, ale to jest jedno i mieliśmy jeszcze nikłe... Nikłe... Właśnie, nikłe perspektywy. Astura poprosił mnie o udaremnienie planów waliańskiej kompanii handlowej dotyczących Pokokohary. No udało nam się. Wróć do Astury w sztabie imperialnym, czyli kurde jednak Mosiężna Cytadela. Mam dwa zadania tam oddać. Zeszłam do Wężowej Korony.
Jak sobie kliknę mapę, to nie będę mogła. O jest, tutaj jest, myślę, już na Cytadela, sala oficerska, biuro kapitana floty. Spróbujemy, nie? Mogę, czy nie? Halo? No pieszo. Nie mówcie, że nie mogę. A zobaczmy jeszcze zapasy. Właśnie, tu możemy kupić coś innego. Tu w ogóle mamy Voyagera, Galeona, żagle magicznego z plotu. Za takie pieniądze, jakie ja w życiu jeszcze nie widziałam. Kościany kadłub z czarnodrzewu, smoczy jęzor, materiały naprawcze, artykuły medyczne. Kupiłam już kula armatnia. Mamy full, suchary, ryż, lager. O właśnie, tu jest lager. Ile on daje? Jest, z tego lagera trzeba, słuchajcie, nakupować. Starczy. Jezu, ile to kosztuje? Ile oni kleją? Chlebek tary chyba, z tego co pamiętam, też był spokojny. Tak, bo dawał plus jeden, więc na tym... Dżonka, 108. Żakle z moczych skrzydeł. Cofaj, bo i tak nie mam. Jakie ładne. Jak to boli. Nawet kwatery kapitańskie możemy sobie ulepszyć? Ulepszenie koi kapitańskiej, czyniące ją bardziej luksusową. Hej, Versmith. Witam Polaków z Rosji. No proszę. Menażeria. Kwatery kapitańskie. Sters Imrańskiej Stali. Piękne to nazwy. Są ciężkie do wymówienia. No i co? Otwiera mi się to tak pięknie, ale przejść mi nie dadzą. Dobra, nie traćmy czasu, poczytaliśmy sobie w takim razie... A, tutaj u tego jego mościa to mogliśmy coś tam kupić. A, to prowadzi z powrotem do góry, więc... A, to tak samo prowadzi z powrotem do góry. Co za bzdura. Pamiętasz tamtego wielkiego czerwia z jaskini? Nie pokonałaś go? Chyba tak. Nie wiem, nie pamiętam, no dawno nie graliśmy, prawda? To tymi schodami będzie na dół. Chciałam przeczytać zamiast Versmith, to chciałam przeczytać Vesemir. Okej, okay, i co? Wychodzimy, nie? Nie chce mi się wierzyć, że nie mogę stąd jakoś szybciej wyjść, właśnie. Może muszę wyjść po prostu z tego. Wężowa korona. Na zewnątrz. Może tak się uda. No teraz jesteśmy... For what do you obey your harvest god with such devotion, friend Shodi? What do you mean, why? Like there's an alternative? The Fauna gods are a jungle of choices, I say. If the fish displeases you, look to the bird. No i co? A teraz będę mogła? Czy nie? Czy dalej nie bardzo? Chcę. Uklikam. Nie da się, jak słuchajcie. Chyba muszę przejść tu na piechotę. To jest straszne. Teraz tak. To możemy przejść skąd? Do gardzieli. Potem przejść święty stopień. Do gardzieli. Spróbujemy przyjść do gardzieli. Po prostu do gardzieli. Okej, czy Versmith to nie jest jakiś taki delikatny... No właśnie. I teraz próbujemy wyjść.
Nie, no tutaj nie. Z drugą stronę powinnam się udać. Neketaka. Kurczę. Tu powinnam. I chyba wyjdę tym samym wejściem, którym... no, tym samym wyjściem wejściem. I wyszła słoma z koloszy. A jak żeby inaczej. I teraz tak będę mogła zejść, prawda? Sztab? Czy sala, czy biuro kapitana floty. Tam się wybiorę. Tak podejrzewam, że ona tam sobie siedzi. Bóg gdzie indziej. Czy nam się udało dotrzeć do tej osoby, do której powinniśmy? Sprawdźmy. Where there's a pick, there's a way. Ups, tak mi się pstrykło. You return. Clear skies. Czekajcie, jakie masz zlecenia? Nie jest on chyba. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Sztab imperialny. Atsura. Szukamy Atsury. Sztab imperialny to nie tutaj. Sztab imperialny. No szybko. Sztab imperialny. If I collapse, just drag me on a rope. This why you always got dirt in your hair? What? You mean the grave dirt? I wonder if I took to worshiping Andra, if she could make me forget what I just heard. Ziemię tę grubową, okej. Sala oficerska. Sztab imperialny, czyli po schodkach do góry. Will your mighty fortress protect you from the Audra Colossus? Much better than wooden huts, my friend. You cannot stand against such a force. You can only flee it. Atsuro, gdzie jesteś? Zastanawia mnie też, dlaczego automatycznie teraz... Zrobimy sobie F5. Zrobimy zapis. Dlaczego wchodząc do pomieszczeń obniża mi kamerkę? A tu jest Hazanui Karu. To też nie... To też nie ta. Jest jakiś tam jastrzębie oko. A gdzieś... Gdzie ona się ukryła? Mistrz fechtunku. Okej. Dobra, jeszcze mamy prawą stronę do badania. Mam nadzieję, że to będzie gdzieś w tym miejscu. Tu pusto schody na dół, więc może na dół będziemy musieli zejść. Saborimi. Good to see you again. Okej, to z nią rozmawialiśmy. Ona tutaj opowiadała o tym, że ta praca jej się nie podoba. Nie wiem, czy my mamy zejść na dół. It's impossible to cheat at Hazatoa. He acts like he's gonna do one thing, then he does something else. That's called strategy. And don't you work for Atsura? Yeah. Clear skies. Pochyla głowę i patrzy na ciebie nie mrugając. Uleczyłam lśniącą Adrę na poko kocharze. Okej, a spróbujmy trzeciej. Wydaje się inny niż pozostali z królewskiej kompanii martwego. How do you mean that? No dajże spokój, doskonale wiesz, co mam na myśli. Opuszcza głowę i nie przestając jednak na ciebie patrzeć. Are you making advances at me? Skłam tak, skłam nie. Już widzę, tutaj byliśmy. It's for the best. This would be a most inconvenient time to begin an attachment.
Dobrze, więc weźmy sobie, uleczyłem lśniącą Adrę, uleczyłam. That explains the rumors the Valians are scaling up in Queen's birth. Ragnar, daj im się pobawić, niech się bawią. Marsz, marsz, Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przywodem złączym się z narodem. Przejdzie mu Wisłę, przejdzie mu Wartę, będzie Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Okej. Okay. No to nice. Chłopaki, nie zaśpiewacie? Mam nadzieję, że wstaliście do hymnu. To wyjaśnia plotki o tym, że Walianie ożywili się w królewskiej przystani. Miałem nadzieję, że ich powstrzymasz. Jego wyraz twarzy nie zmienia się, ale czujesz jego niezadowolenie niczym zmianę temperatury. Całkowite doświadczenie za zadanie mamy. I teraz tak, nie pracuję dla ciebie. Wraz z nimi przyjdą rozwój i handel, które poprawią jakość życia wielu rozumnych. Pomyśl tylko, ile osiągają za pomocą animacji. Nie mogą powstrzymywać postępu. Albo możemy blef, skłamać. Moja moc tak nie działa. Nie mogłam nic zrobić. Pomyśl tylko, ile osiągają za pomocą animacji. Darzą mnie zaufaniem. Pomyśl tylko, ile mogę dzięki temu zrobić. No właśnie, bo ja nie chciałam dla niego zrobić tego zadania, bo on chciał, żebym zniszczyła tę Adrę. Dobrze, świetnie. Nie pracuję dla ciebie. Okej, okay, weźmy drugie, bo jest takie najbardziej... They'll press gang the locals and tear Pococahara apart. Once they're done, they'll leave behind a wrecked island and a tribe dependent on their resources. Trochę racji mam. Nevertheless, I'm more interested in reports the storms around the islands have cleared. What do you know of this? Dobrze, weźmy jeden pierwszy, czyli co mamy tutaj metafizykę rozwiniętą. Silna koncentracja esencji ma wpływ na świat fizyczny. Taki naukowy bełkot mu poślemy. Even if this isn't the outcome we'd wanted for Pococahara, your observation is infinitely more valuable. Mm-hmm. Take this. And remember it the next time we call on you. Podaję ci sakiewkę, twarz ma jednak zamyśloną, jakby wciąż rozważał to, co mu powiedziałaś. We'd long suspected something unnatural was behind the storms, but we had little evidence. Uśmiecha się jak ktoś, kto przewidział trzy kolejne ruchy podczas gry w Hazatochę. Rauta jest nękane przez straszliwe burze, a ty myślisz, że jedno może się jakoś wiązać z drugim. Czemu tak to cię interesuje? Dobra, weźmy to, bo tu, kurczę, jednak jakaś punktacja jest, no? Yes. If the storms that assail Rauatai have a similarly unnatural origin, then perhaps they too can be stopped. Spogląda na ciebie płonącymi od emocji oczami. And if that's the case, then there's more work to be done. Work that you might be able to help with. Znów nastaje cisza. On zaś wpatruje się w ciebie. After all, somebody has to keep the peace in these tumultuous times, no? Uśmiecha się, odsłaniając wszystkie spiczaste zęby. In any case, Hazanui Karu has a matter that could use your help. Okej, okay, czyli ma już kolejną sprawę do nas. Ciekawe jaką. Mam nadzieję, że to nie będzie znów burza. Her office is on the main floor behind the large double doors. It's most conspicuous. Marszczy nieco brwi. Jej gabinet jest na parterze. No proszę. Jej gabinet jest na parterze. Za dużymi podwójnymi drzwiami. Okej, okay, czyli wychodzimy tym razem stąd. On tu biedny, w ogóle zamknięty w piwnicy. Ale my na górę mamy. Uh-huh. Ale mm-hmm. Czemu tak? Halo, mm-hmm. Tu macie iść. O tu. Podwójne drzwi. To jest pewnie ta babka, do której tutaj trafiliśmy wcześniej. O, właśnie. I tu robimy sobie zapis.
Ciekawe, co ona nam powie. Asura tells me you tamed the storms of Poco Kohara. A ona. Drapie brodę, to on jednak. Drapie brodę ustnikiem fajki, przyglądając się z zainteresowaniem. Chociaż brodę, bo nie ma No, nie chodzi o włosy. It makes a person wonder what kind of secrets lie in Andra's murder. Nie wiem, czy to kobieta, czy Hazonu i Karu. Aż trudno się zastanawiać, jakie tajemnice skrywa moździerz Andry. Nie mogę się doczekać, żeby je poznać. Czemu to mówisz może? Wykrzywiał usta w uśmiechu, a między jej zębami snuje się dym. To jednak ona. Don't tell me you've never gazed at a horizon and wondered at what lies beyond. Or seen a no trespassing sign as a challenge. Albo nie uznałaś znaku zakazu wstępu za wyzwanie. Na jej twarzy pojawia się psotny uśmiech. Przez moment wygląda na młodszą niż w rzeczywistości. Nie stawiam sobie za cel szukania kłopotów. Wierzę raczej w skalkulowane ryzyko niż w lekkomyślne przygody. The greatest risk often guards the greatest reward. Przygląda ci się przez kłąb dymu. Ale odkiwa głową, a jego usta wyginają się w milczącym uśmiechu. Rautai's storms have made us who we are as a nation. Hardy, driven, inventive. But they've also held us back. Forced our people to seek resources and livelihoods far from our homes and families. Imagine how much more we could achieve if we could control those storms. Jej płonące zapałem oczy wyczekują w tobie jakiejś reakcji. Kontrolować burzę, no nie wiem, czy dać tę burzę w ich łapska. Myślisz, że coś w moździerzu Andry wam w tym pomoże? Naprawdę wspaniały cel. Prościej chyba będzie się z nimi pogodzić. No civilization ever achieved greatness by remaining passive in the face of adversity. No to tak, tej się chce wojny. Rzuca krótkie spojrzenie Tekehu. Besides, for many in Rawatai, that is no longer an option. W kącikach jej oczy rysują się zmarszczki. But enough of that for now. Astura mówił, że potrzebujesz mojej pomocy. Dostałaś kosz z owocami od Onekaze? Jej twarz pochmurnieje, wciąga dym w płuca. Właśnie, ten kosz. I got her message all right. Nie wzdycha gniewnie, a dym wypływa jej z pomiędzy zębów. Dobra. To jest kurczę. Ona była nam nieprzychylna, pamiętam, podczas tej rozmowy. There's an understatement. Stuka główką fajki o swoją drewnianą rękę. The trouble in Hosongo forced us to send additional ships back to Rawatai to make up for shortfalls. And storms at home have delayed another portion of our fleet. This leaves us short-handed here. No więc tak, czego ode mnie oczekujesz? Mam doskonałą załogę i statek, który ze wszystkim sobie poradzi. Jeśli to nazywasz brakami, to chętnie zobaczyłabym waszą pełną gotowość. Czyli co, mam doskonałą załogę i statek, który ze wszystkim sobie poradzi? I have no doubt. We're due to collect a special shipment for delivery to our port at Sayuka. We've contracted with a captain named Widler. Na jej twarzy pojawia się wyraz zdegustowania. Meet her, complete the trade, and take the cargo to Sayuka. Fleetmaster Okaya is overseeing the development of some special projects there. W zamyśleniu pyka fajkę i przygląda ci się, myśląc chyba, co powiedzieć. She's one of the brightest minds in Rawatai. And it shows. You two will get along. Jej rozbawienie widoczne jest tylko dzięki temu, że delikatnie unosi brwi. Most of her work is, or should be, under wraps for now. But perhaps she can give you a taste of what we have to offer. No właśnie, a mnie interesuje, co to jest za ładunek, który mamy odebrać. Kim są Widla i jej załoga? Czemu nie wyślesz załogi Widli na Sayukę?
No właśnie, no tutaj jest degustowana, więc się nie lubią chyba za bardzo. Zaraz się dowiemy dlaczego. Good sailors with a fast ship and no mind for questions. O, jednak nic nie powiedziała. Czyli przemytnicy. Along with half the population of this storm-tossed archipelago. I understand you're cozy with the Principi. I've got no love for pirates, but that connection may serve you well here. Aha, już widziałem, już wiedzą, że byliśmy u Principi. Cwaniaki. Okej. Okay. I teraz tak. No to na to odpowiedziała. Nie wiem, czemu dalej jest zaznaczone, jakbym tej opcji nie wybierała. Co to za ładunek? It'll be easier for Okaya to explain. Wydmuchuje między was chmurę gęstego dymu. Nie przerywa kontaktu wzrokowego. Efekt jest jednak niemal taki sam. Kim są Widla i załoga? Good sailors with a fast ship and no... Any other dobra. Questions? A to teraz mamy wyczerpaną liczbę linię dialogową. Okej, okay. Czemu nie wyśle z załogi Widli na Sayukę? Jej śmiech brzmi jak stęknięcie. Przełysianek chyba cię woła. Let's just say, I'm not keen to invite them to a port where we're developing experimental technologies. No tak, po co przemytników zapraszać? Okay. Any other questions? Mam mnóstwo pracy, nie mogę niczego obiecać i jeśli to ważne, to dam sobie radę, co potem. Widla's agreed to meet our courier out at sea, away from the heaviest traffic. Widla zgodziła się spotkać z naszym posłańcem na morzu, z dala od uczęszczanych szlaków. Wskazuje na mapie otwarte wody na zachód od Neketaki. This is her payment. We've already negotiated with her. Oto jest zapłata. Dobiliśmy już z nią targu. Podaję ci sakiewkę. Zdobywasz 1000, który będę musiała oddać. Ciekawe, ile mi zapłacą w ogóle za to wszystko. Przepraszam, musiałam sobie ziewnąć, ale skoro jej dają tysiaka, to mi co dadzą? Jak mi dadzą tysiaka, to ja tyle to na ryby wydaję. Mr. Okaya will see to your compensation once you arrive with the cargo. Patrzę na ciebie oceniająco. This is the kind of job that's best completed quickly and quietly. I'm counting on your famous discretion. Clear skies. No czemu nie powiedziałaś? No, czemu? A tu nie chcę o nic już pytać, wszystko wiemy. Czyli będziemy musieli wypłynąć, ale... I czy my to zaliczyliśmy w końcu? Sprawdźmy sobie ten dzienniczek. Pomogłam w zawarciu umowy, dzięki której roparów w gardzieli przez jakiś czas nie będą głodować. Powiadom... A, no i tego się nie da inaczej zrobić, więc muszę wrócić teraz do tej gardzieli i pogadać z tym biednym staruszkiem. Do tych biednych roparu. Oddamy też to zadanie, bo inaczej jednak tego wykombinować nie możemy. Myślałam, że u tej samej królowej, prawda? To mi jakoś coś się uda ugrać. You think Andra's got something in mind for you, Takehu? For me to exist in this form and to join this crew? I know she does. It's funny. I fought against Aethys. I'm chasing him now. And I don't think he knows a thing about me. Ikera, it is for us to show the gods why we are worthy of notice. Yeah, I guess we'll see about that. Okej, okay, czyli co? Do świętego stopnia. Prochownia, czyli muszę przejść... musieli się przejść kawałek. Tak, mam jeszcze rany, ale tak pobiegam sobie z tym. Dopiero jak będziemy gdzieś tam wypływać po coś, to wtedy się prześpię. Ej, to było w gardzieli przecież. Tylko tutaj jakoś się... Halo, halo, ktoś mi tu balona robi. Jest.
Stary mężczyzna krzywi warki, siląc się na uśmiech. Ruchem głowy daje ci do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę z twojej obecności. On był ślepy, nie wiem czy pamiętacie, albo jak to woli niewidomy. Dla mnie słowo ślepy nie jest wcale obraźliwe. Principi dostarczą wam żywność, jeśli będzie z nimi pracować więcej roparu. I have no choice but to hope this venture together fares better than our last. We will accept the Principi's generosity and work to return it tenfold. Never can I thank you enough, Watcher who has the ear of both Kith and gods. Always the Roparu will know of your kindness. Should you need refuge within Nekadaka, know that the Roparu will stand by your side. Trzymaj się, starcze. Odejdź, żegnaj. May Amira's wind ever fill your sails, girl. We will not forget what you have done for us. Aż piękne są te dialogi. To znaczy, w sensie w ogóle ten... te głosy same. No właśnie, Tibaldus. Ja pamiętam Tibaldusa. Sure thing. Ale... dawno go nie było. Dobrze. To co nam tutaj pozostało jeszcze do zrobienia? Zostaliśmy sporo punktów. Wonderful news, friend Shodi. A sacred coconut beetle is entangled in your hair. Well, don't just watch it lay eggs. Pull it out for me. It is a good omen. Let it crawl, I say. Fair enough. But if it gets smooshed, it ain't my fault. Mhm. Okej. Przepraszam, nie statek. Oświecona droga. Zbadaj temat apostołów oświeconej drogi. Syn Elafy, Birn, przekazał nam, że jego matka umarła jakiś czas temu. O, to było w ogóle ciekawe, pamiętacie? Bo to się łączyło z naszym przyjacielem. Ederem. Gdzie prawdopodobnie ma syna, o którym nic nie wie, ale pewności nie mamy. I to jest właśnie to. On sam należy do apostołów oświeconej drogi, sekty gwiazd porannych pod przewodnictwem niejakiego Gaderiana Boska, który ma dosyć oryginalne, militarystyczne poglądy na temat spaceru Eotasa przez archipelag. Mimo wieści na temat Elafy, Eder zdaje się bardziej martwić o jej syna i chce się dowiedzieć więcej na temat sekty, bo coś mu nie pasowało, ile chłopak ma lat, a kiedy się widzieli ostatnio, pamiętacie? I teraz tak, poszukaj, zbadaj temat, ale ja właśnie nie wiem, gdzie tego... Eder chciałby odnaleźć kobietę ze swojej przyszłości, która podobno osiedliła się na archipelagu i dołączyła do dzieci gwiazd porannych. No, jego matka umarła niby, ale to też prawdopodobnie umarła przez dzieci gwiazd porannych. Do tej sekty. Coś czuję, że ona przez tych apostołów tam zginęła, ale ja nie wiem, pewnie się natkniemy. On sam należy do apostołów, sekty gwiazd. Okej, mimo wieści. Okej. A jednak, Birn skierował nas do kobiety imieniem Ognę, która zajmuje się werbowaniem nowych członków oświeconej drogi w neketackiej świątyni Gwana. Neketaka. Neketaka. Gdzie to będzie? Sporo tutaj jest tych. Mężowa korona. Tu była jakaś świątynia, prawda? Tu jest święty stopień. Dobra, czyli tak musimy podejść do ścieżki niestety, a potem będziemy się zastanawiać, gdzie dokładnie. Mm.
A, tak, pamiętam. Okej. Nie miał swoje życie. Dobra, gdzie to było? W negatacji jest Guana. Chyba tu, tak? Dobrze trafiłam? Tak. I ona tutaj niby werbowała. I've never seen a temple like this. The morning council wouldn't approve, but it is beautiful. Ja się zastanawiam, czy ta misja w jakiś sposób nie będzie się łączyła z tą misją od naszego tego elfa z pierwszej części z tym bractwem ołowianego klucza. Take care. And... Kurde, zawsze nie trafię. Ognę, ognę, szukamy ognę. Nordgan. Wystawca. May Aethys's light shine upon you. Hey. Super, a gdzie ona jest? Tutaj jest dziennik snów. Super, weźmy, może przeczytamy później. Ale jej nie widzę, to jest najgorsze. Gaun został przedstawiony z ciepłym uśmiechem, lecz ukryte pod kapturem oczy pałają niepokojącym blaskiem. Gdzie jest ta kobieta? Jest. Stańmy sobie jakoś tak ładnie. Przyklejony do twarzy uśmiech kobiety i jej natarczywe spojrzenie przywodzą na myśl obnośnego sprzedawcę. Birn twierdził, że możesz nam opowiedzieć o apostołach oświeconej drogi. Your friend guided you truly. Gadarion Bosch has honored me with the duty of helping his message reach all of the faithful. We answer the shining God's call. He shows us the way and we march in his wake. Already the vanguard prepares to make its journey, with more soon to follow. I teraz tak, czym jest awangarda? To chyba będzie niebezpieczna podróż. Jak chcecie dogonić Eotasa? Będziecie go ścigać łodzią? Weźmy pierwsze. Yes, in fact. We will follow him along the lighted path. When the time is right, he will welcome our souls into his legion. Gadarion Bosch has seen it. Nasze dusze. Czyli, aha, co... Chcą by Eotas wesoł ich dusze. Just your souls, then? Not your bodies? No właśnie. Okej, to chyba będzie niebezpieczna podróż, odpowiemy. The Shining God demands total commitment from his followers. What good is a soldier who is not willing to make the ultimate sacrifice for her cause? O, takie kurczę zbiorowe samobójstwo. To walk the lighted path, one must be willing to never turn back. Tough to walk very far without a soul. The Hollowborn, huh? Usually you'd have to stack him in a wheelbarrow and push him around. Czym jest awangarda? Gadarion Bosch leads the vanguard. They are the most righteous of the partisans. They will be the first to join the ranks of Aethys. The first to charge at his call. Ender nachyla się do ciebie. No to tutaj wiadomo, nam coś powie zaraz w tym temacie, że jemu się nie podoba. Zwłaszcza, że podejrzewa, że jego syn jest, prawda? W tej awangardzie. Baron said something about the vanguard. You don't think he's that dumb, do you? No. Masz listę osób w awangardzie? Chcemy sprawdzić, czy jest tam też nasz znajomy. No ciekawe, czy ona da. Jak mogę dołączyć do awangardy? Teraz pytanie, czy jeżeli się zapytam o listę, to nie spalę i będę mogła dalej przyłączyć się do awangardy? Dobra, spytajmy jednak o tę linię, albo nie mogę zapisać w tym momencie. Zrobimy bywaj. Zapiszemy i podejrzewamy. God welcomes you. Your friend Gad. We answer this already. The vanguard prepares to make its journey, with more soon to follow. Dobra, lista, ale pewnie i tak jej nie da. The vanguard know their own, and Gadarion Bosch knows them. No, nie udzielamy takich informacji. We keep such information private.
Eder odwraca głowę, by ukryć swą irytację, ale nagle w jego oczach pojawia się nadzieja. Spogląda z powrotem na Ognę. If they know their own, what do you think they'd say to a couple new members? Can we be in the Vanguard too? I'm afraid you cannot. The Vanguard is reserved for the most faithful among us. You have not even joined the Partisans. Ha! Mamy przynajmniej dyplomację. To, że dopiero teraz dowiaduje się o apostołach, to przypadek, a nie miernik mojej wiary. Udało się, bo na przykład religii nie spełniamy i blefu też nie. Ale dyplomacja dobrze stoi. How right you are. Forgive me. I did not mean to cast doubt on your character. Unfortunately, even if I were to initiate you right now into our order, it would be too late to join the Vanguard. O kurczę, już wyruszyli. Their ship is docked right now in Nekataka and set to depart at any moment. Eder spogląda na ciebie otwartymi, szeroko oczami. You think he could be on it? If he left right after we did. They won't take you, but there will be more ships to follow. Stay and learn about the partisans of the Lighted Path, and I'll see that there is room for you. That's a real nice offer. We'll think about it and get back to you. Okej. Okay. Czyli co? Biegiem do portu. Gdzie tutaj było to? Port. No ciekawe, czy chłopak odpłynie na tej łodzi, czy nie. Zdążymy, czy nie zdążymy? Znaczy pytanie, czy w ogóle tam jest, ale prawdopodobnie będzie. Droga na południe, czyli co, chyba tutaj, jak zejdę, będzie dobrze? Szybciej nam się śpieszy. O, brygada. Królewska przystań. Trochę to potrwa, nie wiem, czy zdążymy. Something. Saying no has never stopped anyone before. It's just that I tried talking with Adair, but I don't seem to be making any headway. He doesn't want to warm up to me. He doesn't fight at the front because he's good with a sword. He's just dense as stone. Which is to say he's not one for taking hints. Well, you don't have to make it seem so hopeless. Ona się strasznie Adairem przyjmuje, że on jej nie lubi, nie? Kurde, nie tutaj, zaszłam, co trzeba. Lewo. What do you need? Well, don't see why not, hey. Nie, dawaj, Eder. Kanał do mokrążce. Tu jest nasz statek. Ale ja teraz nie wiem dokładnie właśnie, skąd on wypływa, nie? Z portu. No to fajnie, że z portu, ale skąd dokładnie? No tu jest nasz statek, no innego nie widzę. Jest coś? Nic nie ma. Chyba, że to w ogóle nie będzie tu, no ale no kurczę, musi być. Ty, ale nie wyganiaj, widzę. Kogo wyganiam? Pewność siebie ulatuje z Edera. They're gonna park that thing next to Aethys and slit their own throats. I wish they'd gone ahead with it before they got Baron involved. If we can't catch it, can you promise me we'll go right now? Możesz mi obiecać, że wyruszymy natychmiast? Wyruszymy, jak będę mogła. Dla niego nie ma już nadziei, nie ma sensu się za nimi uganiać. No dobra, ej, no nie spodziewałam się, prawdę mówiąc, takiego zwrotu akcji, ale Ederowi oczywiście to obiecamy. I tak zrobimy. I knew there was something I liked about you. No ewidentnie mu zależy, prawda? Doszli do statku awangardy, ścigaj statek oświeconej drogi, czyli musimy oczywiście na swój wejść, jeszcze to mam
spróbuję pokazać. Mam nadzieję, że się uda. Ej, kurde. Nie da, przystań! Możesz wyjść, bo odnośnie twojego tematu z wyborem dialogowym. Drugomorską. Kurczę, zobaczymy, czy ich dogonimy, nie? Skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć, jak oni wyglądają? Ktoś mi to wytłumaczy? No, do paszczy popiołów oni się wybierają. Czekajcie, sprawdźmy. Ścigaj statek oświeconej drogi. Nie udało nam się dostać na statek oświeconej drogi przed jego wypłynięciem z Nekataki. Obiecałam jednak Ederowi, że dogonimy go i ocalimy Birna, jeśli jest na pokazie. Apostołowie płyną z Eotasem, za Eotasem, więc na pewno skierują się na północ i będą się poruszać ścieżką zniszczeń, jakie zostawia ze sobą Bóg. No właśnie. Co? Co zrobiłam? Coś kliknęłam, nie mogłam się powstrzymać. Pewnie będę na statku, co? Dokładnie. Nie, jak to wyjść, płyniemy, moi drodzy. No dobra. Nie mam pojęcia, którzy to będą. To jest najgorsze. Czy tak tutaj wyglądają, nie? To wy? Raczej to nie oni. A tu jednak oni. Podarunek od Eotasa. Partyzant. A może to nie oni? No nie. Oh my god. Niedobrze. Z tego względu chociażby, że się nie przyspałam. Ten też tutaj ma jedną łezkę krwi. Problem w zasadzie. W sensie, że wszyscy powinni się przespać, nie? No ja nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, ich trochę jest, nie? Tragedia. Moja droga pani. Serafen. No to nasz. No dobra. No i tutaj. Przydałyby się jeszcze jakiś... A on jeszcze nie rzucił. Więc ty, mój drogi, skoro tak się do nas przytulają, to tą błyskawicę może puścisz. Okej, fajnie. Spoko. Ja nie wiem, kogo napadłam i nie wiem, czy dobrze, ale oni coś o Eotasie krzyczeli. Raczej oni, nie oni, nie mieli w nazwie nic o oświeconej drodze. No właśnie. Ale partyzanci? Dobra, Xoti. Tu na tym tutaj. To się nie działa. Ten jeszcze by coś zarzucił. Proszę tę kulkę niech poślę chociaż. Tak, ten ewidentnie będzie się leczył w tej chwili. O, ale kurczę, jak oni teraz fajnie zrobili to. Ja wiem, że już mówiłam na nagraniach. Co? Wszyscy? Leave it to me. Okej. Ja nie wiem, czy powinnam to była robić, prawdę mówiąc. A jak mnie teraz nie będą lubić na wiosnę, bo zabiłam jakichś niewinnych ludzi?
By the way, czy tu są jakieś skarby? To jest w ogóle pierwszy statek, który udało nam się ubić. The others have drunk, Bairn. Their souls make their way to Aethys. Inni wypili Bairn, ich dusze wędrują już ku Aethysowi. This isn't the time for hesitation. It's the time for faith. Come. Let us show him together. Wariat. Mężczyzna odkorkowuje wiszącą u jego szyi fiolkę wypełnioną gęstym płynem ziemisto-czerwonego koloru. Unosi ją i czeka. Bairn drżącymi rękoma odkorkowuje identyczną fiolkę, którą miał zawieszoną na swojej szyi. No, kid! Bairn prawie upuszcza fiolkę, łapiąc ją w ostatniej chwili palcami wskazującymi. Jego oczy wędrują do Edera. Boże, czy oni są do siebie... Kurczę. Przygląda mu się przytępionym wzrokiem, jakby próbował go sobie przypomnieć. Co to jest? You aren't one of my flock. How did you get here? Eder lekceważy Boska, ostrożnie wpatrując się Bairnowi w oczy. Lower that. Let's talk. Bairn czeka, trzymając fiolkę kluczowo w dłoni na wysokości klatki piersiowej. I teraz tak, plew nie spełniono wymagań, za to mamy dyplomację, mamy wnikliwość. Na pewno masz wątpliwości, zadajesz pytania, jak pewnie nauczyła cię matka. Your mom knew how to spot a fake. What do you think she'd say about him? Eder wskazuje głową Boska. How could I know? She left me here. Nie, właśnie z jego matką też się coś stało niedobrego i to nie była raczej jej wola. Fiolka w dłoni Bairna znajduje się teraz na wysokości jego pasa. What is faith if it isn't tested? These people are willed here by Aethys to challenge you. Make him proud. I will make him proud. Nie wypowiada słowa niczym zapamiętaną formułę. Eder otwiera usta, ale nie wie co powiedzieć. Spogląda na ciebie z rozpaczą w oczach. I mamy tak. Metafizykę spełnioną i dyplomację. Widziałam prawdziwą naturę bogów. Twoje wątpliwości są oznaką mądrości. Możemy też wybrać opcję piątą. Słuchaj, bogowie tak naprawdę nie są żadnymi bogami. Zostali stworzeni z dusz pradawnych istot rozumnych. Wierz mi. Raczej nie uwierzy, więc możemy tę metafizykę jeszcze spróbować. Czyli twoja dusza nie powędruje do Eotasa. Przejdzie przez Adreł do rdzenia świata. Możemy spróbować, a jak mu się spodoba, to będzie trochę lipnie. Natomiast tutaj wyjść nie możemy i nie możemy zapytać. Spróbujmy jednak pierwszego. You can trust a watcher to know something about that. You won't get a choice with this. Okay. But surely a god can claim my soul when it draws near. Bairn opuszcza rękę z fiolką wzdłuż tłowia. Aethys has come just as I said he would. There will be no other chances. Eder kipi ze złości po słowach Boska i sięga po broń. He must be in need to reach out to us. O Boże, młody. Effigy's eyes, kid. You think your tiny soul's gonna change his fate? O kurde, i to mamy problem. Nie spełniono wymagań, myśliciel. Intelekt nie spełniono. Stanowczość nie spełniono. Czwórka. Ktoś wątpię, że to się źle skończy. Zaraz sprawdzimy. What she means is, you're probably more valuable to Aethys alive. Tending fields while he marches to change the world? Unlikely. Fiolka w dłoni Bairna znajduje się teraz na wysokości jego pasa. Znowu ją podnosi. History doesn't look kindly on deserters, Bairn. Nor will your god. Nie lubi dezerterów. To czemu nie wybijesz pierwszy, cwaniaku? Hard to blame his deserters. They got to live. Meanwhile, his last vanguard got burned right out of the world, bones and all. I've come this far. How could I be forgiven for failing him now? Mamy tak. Percepcję. Spójrz na siebie. Jesteś niski, niedożywiony, niewyszkolony. Myślisz, że Eotas naprawdę cię potrzebuje? Albo... Najemnik.
Dowódcy, którzy dla chwały wysyłają podwładnych na śmierć, nie zasługują na lojalność. Weźmy czwórkę, może go bardziej przekona. Jak nie, to będziemy się bawić w następnym na następnym streamie czy odcinku, kurczę, będziemy próbowali uratować tego chłopaka. Mam nadzieję, że to jeszcze wyciągnę tutaj jakoś. Aethys doesn't deserve your life, or even your crazy leaders. Not till he starts making some sense. I never figured I was worthy of receiving his explanation. Dobra, ale jak on jest taki zakochany i mu powiesz, wiesz... Birno opuszcza rękę z fiolką wzdłuż tułowia. Znów ją opuścił. It's now or never, Birn. Will you abandon your god, or will you come to his aid? Edder spogląda na waszą grupę. Come on, say something. Adair's right. Bierze głęboki wdech i spogląda na ciebie, Alot. Wygląda, jakby sam nie mógł uwierzyć, co właśnie powiedział. Who exactly demands this sacrifice, Birn? Aethys or him? Alot wpatruje się w Gaderiana z nieskrywaną pogardą. Beware of men who claim the authority of the gods. They often have little care for mortals. Listen to me. You gotta listen, kid. Bear, during the Saints' War, me and my brother, we had a choice to make. It was just like this. We saw it different, he and I. He chose our god. I didn't. I'll never see him again. And I don't know where his soul is now. But I don't think Aethys was around to save it. You're gonna stay here. There's better ways to serve your god. You can build something in his honor. Like I did. A town, a temple, a good life. Maybe not a statue. Tylko nie wznoś posągów, tak? Potem wstaną, odżyją i sobie pójdą. Oblicze Berna ulega nagle zmianie, wyglądając jakby ktoś mocno go spoliczkował. Rozluźnia chwyt i fiolka uderza z brzękiem o pokład, zachlapując go niczym okropnie wyglądająca plama krwi. Aethys, forgive me. Edder po długiej przerwie zaczyna ponownie oddychać, palcami wodzi po ustach i brodzie, próbując się uspokoić. As you wish, then. Abandon your god. For betrayal, there can be no forgiveness. You will receive not his mercy, but his justice. Jakoś nie wierzę. Prawdziwie łaskawa dusza potrafi wybaczyć każdy uczynek. Eotas najpewniej zostanie ponownie pokonany bez względu na to, jakie ma plany. Decyzja została podjęta. Nie ma powodu lękać się skutków, których nie znamy. Nie ma takiego przeznaczenia, którego nie da się oszukać. No, dobra, weźmy to. Prawdziwie łaskawa dusza potrafi wybaczyć każdy uczynek. Don't you got somewhere you need to be, Bosch? If you're having second thoughts, I can help you follow through. Not a one. Bosch uśmiecha się i unosi swoją fiolkę, salutując nią w kierunku Edera. Jednym łykiem pochłania całą jej zawartość. The Shining God will light the way. Gdy tylko kończy wypowiadać te słowa, zaczynają targać nim konwulsje, a z ust ucieknie mu czerwona ślina. Upada na podłogę, rzucając się i wyginając jak złapana w sieci ryba. Wraz z ostatnią konwulsją prostuje się i przestaje oddychać, a jego ciało osiada ociężale na pokładzie w nienaturalnej pozycji. Think he's all right? He looks a little seasick. Szkoda, że nie umarł, zanim zdążył omamić innych. Zabiłabym go jeszcze raz, gdybym mogła. W takim stanie raczej już nie będzie niczym przywódcą. Szkoda, że fanatycy religijni tak rzadko noszą przy sobie cokolwiek wartościowego. Okej, jedyneczka. Bern wpatruje się w milczeniu w Gaderiana Boska, Bosch. Pulfocina na ustach nieboszczyka wciąż się pieni. That would have been me. If I were stronger, it would have been me. Lucky you weren't stronger then. The gods might have rights to our souls, but they got no right to our lives. Seems to me they'll take from you whatever's not nailed down if you let them. I could devote my entire life to Aethys, and it would never redeem this. O mój Boże. Edder przyłyka ślinę i próbuje coś powiedzieć, lecz koniec końców tylko przytakuje. Right now,
Let's just get you home. Właśnie ocaliłam jego życie, Janku. No dobrze, moi drodzy, ja tutaj robię sobie zapis. My się zobaczymy w tym miejscu kolejnym razem i myślę, że to będzie na tyle dzisiaj. Okej, okay. To co? Dobranoc kolorowych, słodkich. Pa, pa.